Drużyny telewizyjne z całej Polski walczą w turnieju piłki halowej o Puchar Prezesa Telewizji Polskiej. Mocna drużyna TVP Opole to nasi dziennikarze, operatorzy i pracownicy archiwum. Dwa wygrane mecze to całkiem niezły wynik. Z kamerą na turnieju jest Mariusz Studzienny. Już w pierwszym meczu TVP Opole pokazała, że będzie jedną z lepszych drużyn w tym turnieju. W pierwszym spotkaniu, już w pierwszej minucie, Kuba Olszewski zdobywa przepiękną bramkę. Mało tego, Kubaw jeszcze w pierwszej połowie zdobył kolejne dwie, ustanawiając klasycznego hat-tricka. Jakub Olszewski, strzelec trzech bramek. Jakubie, jak tego dokonałeś? Mariusz, pewnie byś powiedział, że to umiejętności oraz talent, ale dla mnie to był po prostu cud. Jak cud? To po prostu było wymierzone. Jako że grałem w piłkę średni raz na 10 lat, to dzisiaj przypadł ten dzień. No to wygląda. Mimo braku umiejętności jakiegokolwiek przygotowania, udało mi się trafić hat-tricka w pierwszym meczu. W drugim meczu przyszło nam rywalizować z połączonymi siłami Krakowa i Olsztyna. Ale i na te połączone siły TVP Opole była przygotowana. Łukasz Strząbała strzelił aż 4 bramki. Dobiega końca drugie nasze spotkanie. W tej chwili prowadzimy z drużyną z Krakowa 7-2. Wynik już się nie zmieni, bowiem za chwileczkę koniec spotkania. Łukasz Strząbała strzelec 4 bramek. Chłopie! No, słuchajcie, no, trenuje się. Strzela się później bramki, no pięknie i przyczynia się po prostu do Opola i do reprezentowania po prostu naszego oddziału. Dwa pierwsze spotkania wygrane dosyć wysoko, 6-1 i 7-2. Niestety musieliśmy uznać wyższość rywala w dwóch kolejnych pojedynkach. Przegraliśmy z TVP Sport 1-2, a także z weteranami TVP 2-4. Pogoda w hali naprawdę nam dopisuje, murawa jest bardzo dobra, widać, że tu w Warszawie dbają o takie warunki sportowe. No a na sukces czekamy ciągle, na dalszy sukces, bo już pierwszy jesteśmy po pierwszym sukcesie. Za nami 4 spotkania, 2 wygrane i 2 przegrane, ale dzięki 6 punktom awansowaliśmy do ćwierćfinału. W sobotę kolejne spotkania.